Nasi kandydaci to osoby znakomicie przygotowane, to osoby, które już w wielu sytuacjach sprawdzone społecznie, czy w parlamencie, czy w radach powiatów, gmin. To są osoby, które w swoich środowiskach odgrywają znaczące role. Zacznijmy od kandydata do Senatu. Proszę bardzo, pan Selim Hazbijewicz. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Informatyki i Zarządzania imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego. W latach 2005-2007 prodziekan do spraw nauki i nauk społecznych UWM, członek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Stowarzyszenia Pisarzy i współzałożyciel i współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Związku Tatarów Rzeczypospolitej. Bardzo się cieszymy, że to było. No, dziękuję serdecznie Prawu i Sprawiedliwości, że partia zaufała mi i wystawiła na stanowisko, na kandydata, prawda, na senatora w okręgu 86. Mam nadzieję, że spełnię swoje wszystkie możliwości, które no, mam nadzieję, że również uda mi się zorganizować swój program ziścić. Natomiast no, tu chciałbym powiedzieć o sobie. No, jak już pan przewodniczący Szmit mówił, nazywam się Selim Hazbijewicz, urodziłem się w Gdańsku. Od 14 lat mieszkam i pracuję w Olsztynie. Jestem profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Piszę również, jestem poetą, przynajmniej bywam od czasu do czasu poetą. Debiutowałem w Olsztynie w wydawnictwie Pojezierze w 1978 roku. Jako senator, proszę Państwa, jeżeli w ogóle dostanę się, liczę na to, każdy zaczyna swoją kandydaturę od tego, że no, liczy na to, że się dostanie do senatu, będę chciał zrealizować przede wszystkim lokalne, miejscowe problemy, to znaczy związane przede wszystkim z bezrobociem, z awansem gospodarczym i ekonomicznym tego regionu. Państwo, jako profesor uniwersytetu obserwuję bardzo, można powiedzieć, żałosną sytuację, kiedy wielu młodych, zdolnych ludzi, absolwentów naszego uniwersytetu, moich magistrantów, czy nawet doktorantów, bo teraz już jako politologa jestem politologiem, mam uprawnienia do doktoryzowania, ma trudności z pracą. To jest jedna z podstawowych bolączek regionu. Kiedy młodzi ludzie, kończąc swoją naukę, nie mogą dostać pracy, pracują w jakichś supermarketach, pracują w jakichś przypadkowych pracach. Myślę, że stworzenie takiej podstawowej, dobrej bazy infrastruktury i rozwoju takiego przemysłu, który z drugiej strony nie zagrażałby ekologii regionu, byłoby to bardzo dobrą sytuacją. Myślę, że przynajmniej część z tego, jako senator, jeżeli, jak już powiedziałem, będę wybrany, myślę, że część z tego zdołam zrealizować.